z Michą śniadaniowego udonu. Witam się z wami z Londynu. Dzisiaj pojemy różnych kuchni świata. Przede wszystkim takich, których albo na co dzień nie próbujemy za dużo, albo w ogóle nigdy nie jedliśmy. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od, słuchajcie, japońskiego śniadania. Dużo japońskiej kuchni jemy na kanale, ale śniadania japońskiego jeszcze chyba nigdy nie jedliśmy. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Koya. Jest to taka tutejsza mini sieć, są dwa albo trzy lokale w Londynie i specjalizuje się ta sieć w udonie. Restauracja działa od rana do wieczora, no i rano faktycznie można zjeść śniadanie. Mam już tutaj śniadaniowy udon z kawałkiem, wielkim kawałkiem słodkiego tofu i z zieloną cebulką. Tylko tyle, patrzcie jakie to tofu jest duże. Sonia ma śniadanie japońskie z rybą grillowaną, ryżem, miso oraz piklami. Zabieramy się za jedzenie. To jest, słuchajcie, bardzo proste danie. Bulion jest bardzo, bardzo delikatny. Jak taki mega, mega delikatny rosołek. Mamy tutaj makaron udon. To miejsce Koya słynie właśnie z makaronu udon przede wszystkim. I ten makaron jest naprawdę niesamowity. Bardzo gruby, bardzo jętny, bardzo taki mięsisty. On tutaj jest faktycznie królem tego dania. Nigdy nie jadłem tak dobrego udonu, ani tak grubego udonu. Zazwyczaj te kruchy były przynajmniej troszkę cieńsze. Jakbym dostał Michę bez bulionu, z samym tym makaronem, to też bym się cieszył. Z tego co wiem, takie michy tutaj można dostać, aczkolwiek chyba nie na śniadanie. Na śniadanie można zamówić tylko taką formę bulion plus makaron, bez żadnych dodatków, ale ja na te dodatki postawiłem i to tofu, słodkie tofu w tym wielkim kawałku, jest naprawdę niesamowite, bo ono jest takie słono-słodkie, jakby było marynowane w jakimś słodkim sosie sojowym. Poza tym ma taką gąbczastą, fajną strukturę. Świetnie się to je. No i troszkę zielonej cebulki dla delikatnego podkręcenia tego smaku. Ten udon nazywa się kitsune, a w menu był jeszcze właśnie udon, sam makaron plus bulion, w wersji bodajże z jajkiem, no i wersja English breakfast z bekonem, czyli jak podejrzewam tutaj będzie coś w rodzaju czaszu oraz z grzybkami shiitake. To co miała Sonia, też bardzo smaczne. Tutaj przede wszystkim jest ta ryba, to jest wędzona makrela, grillowana i oblana jakimś takim lekko słodkawym sosem, może to jest sos kabajaki. Nie ma go jednak bardzo dużo, dominuje bardziej ten wędzony smak, a ta słodycz jest gdzieś tam w tle. Do tego były naprawdę świetne pikle, bardzo dobre miso, no i ryż. Myślę, że fajnie zrobiliśmy, że przychodząc tutaj we dwójkę zamówiliśmy właśnie dwa różne śniadania, bo połowa śniadaniowej karty to są właśnie udony, a połowa dania z ryżem. Ten bulion, który ja wybrałem, to jest z dodatkiem sosu sojowego i chyba niczego więcej, także stąd jest taki bardzo, bardzo delikatny. Też podejrzewam, że tego sosu sojowego nie ma tam wcale tak dużo. No słuchajcie, takiego śniadania nigdy wcześniej nie jedliśmy. Smakowało nam. Fajne doświadczenie, jest coś innego niż jajka, kanapki. Polecamy, zwłaszcza jeśli nigdy czegoś takiego na śniadanie nie jedliście. To menu nie jest długie, ale jest w miarę różnorodne. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, co jest jednocześnie utrzymane w takim japońskim klimacie. Jakie ceny? Udon kitsune 12,40, Japanese breakfast 15,50. Do tego wzięliśmy jeszcze zieloną herbatę hojicha dla dwóch osób za 6 funtów. No i za 3,70 mówiliśmy sobie umeboshi. To jest taka piklowana śliwka, piklowana morela, coś pomiędzy. I była bardzo, bardzo, bardzo kwaśna, aż wykręcająca twarz. Polecamy Koye, a my idziemy szukać kuchni świata w Londynie. Również na obiad, na kolację, na inne posiłki. Tego jeszcze na kanale Maciej nie było. Kuchnia iracka. Przyjechaliśmy na Borough Market, gdzie jest bardzo dużo street foodu z całego świata. Miejscówek jest tutaj pełno. Ja w jednym z poprzednich filmów z Londynu pokazywałem wam Borough Market dość obszernie. Jedliśmy dania brytyjskie, dania zagraniczne, i słodkości. Całą masę jedzenia tutaj zjedliśmy. Ale do Yuma Kitchen, który specjalizuje się w kuchni irackiej, nie dotarliśmy. Także przyjechaliśmy tutaj jeszcze raz zobaczyć, co można tutaj zjeść. Nawet nie kojarzę, czy w Polsce można gdzieś kuchnię iracką spróbować. I mamy tutaj dwie, a w zasadzie trzy czy nawet cztery rzeczy. Po pierwsze mamy coś w rodzaju, ja bym to nazwał krokietów. To się nazywa Kuba Haleb. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. A to się nazywa potato chop. Może się domyślacie, one oba są nadziewane. Tutaj mamy jagnięcinę, wołowinę i przyprawy. A tutaj jagnięcinę, pietruszkę i przyprawy. To jest z ziemniaka, a to jest z ryżu. Mamy też jakieś dwa sosiki do tego. Takie gęste się wydają bardzo. Jeden chyba mango, a drugi to chyba jest melasa z granatu. Tak na oko, ale może to jest coś innego. No i mamy dwa kebaby. Pociąg jedzie. Dwa kebaby przygotowywane na żywym ogniu. Widać to wszystko, ładnie to wygląda. Ten jest z kurczaka, ten jest z jagnięciny, oblane sosem chili i podane na fatuszu. Fatusz to jest taka blisko wschodnia sałatka, z którą już się gdzieś tam kiedyś spotykaliśmy. Możecie też zamówić na takim chlebku
z dodatkami. Ja wybrałem wersję zdrowszą. Zacznę od tych Kuba Halep. Gorące, bardzo. To się wydaje dość suche, dlatego dodam sobie sosu. Myślałem, że to jest sos mango, ale on jest bardzo kwaśny, bardzo taki octowy wręcz, a przy tym pikantny. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. O, ten sos jest słodki, ale też jest przy tym dość octowy. W środku jest mięso doprawione, ale całość jest bardzo, bardzo sucha. Zobaczmy to potato chop. To jest lepsze. Jest bardziej wilgotny tutaj ta pietrucha. Jest tylko wieprzowina, przez to ma taki specyficzny smak. No i wszystko też jest z ziemniaka, a nie z ryżu, przez to też jest takie właśnie bardziej wilgotne. To mogę wam polecić, bardzo dobre. Sosów już nie trzeba. No i zobaczmy te mięska. Zacznę od kury. To jest po prostu mięso nabijane na szpikulec i grillowane nad żywym ogniem. Dobra. Czuć, że to było grillowane nad żywym ogniem, dlatego fajnie doprawione. To jest sekretna marynata Yuma Kitchen, ale ten kurczak ma naprawdę bardzo dużo charakteru. Nie jest taki mdły, nie jest taki bez smaku, jak to czasem bywa. Zobaczmy jeszcze jagnięcinę. Też pyszna, trochę bardziej sucha. Każdy z krokietów kosztował po 3,30, a dwa różne kebaby na fatuszu 14,90. Bardzo ciekawe i bardzo smaczne jedzenie. Jesteśmy w restauracji Bao. Bao to jest taka londyńska sieć z restauracjami z kuchnią tajwańską. Każda jest mniej więcej to samo, ale to menu może się różnić w zależności od lokalizacji. My jesteśmy akurat w chyba tej takiej pierwszej lokalizacji w Soho. Ta restauracja od 2016 roku jest wyróżniona przez przewodnik Michelin tym oznaczeniem Bout Gourmand. Menu nie jest dość długie, to jest taka kartka papieru, na której zaznacza się po prostu rzeczy, które chcemy sobie zamówić i ile sztuk, ile porcji danego dania. I te dania też raczej są takie niewielkie. Przede wszystkim mamy tutaj bao, jak sama nazwa wskazuje, ale też są inne dania, które są raczej takie do dzielenia się. A tutaj jest klasyczne bao, czyli takie signature dish, można powiedzieć, tutejszego miejsca. Malutkie bao, w ogóle tutaj te dania są malutkie. Koktajle też są małe, wszystko jest malutkie. Miejsca też jest malutkie, jest tak ciasno, troszkę niekomfortowo. Tutaj mamy wieprzowinę, mamy zmielone orzeszki ziemne, trochę kolendry, chyba piklowane ogórki także. Trochę tłuste, trochę kwaśne, trochę słodkie. No i faktycznie dość mocno czuć te orzeszki ziemne. Dobre. Tutaj z kolei mamy inną wieprzowinę, wieprzowinę confit z sosem na bazie wieprzowiny i sprażoną cebulką. Bardziej mięsna propozycja. Dość tłusta. Ta wieprzowina to jest naprawdę tłuściutka. No i Taiwanese fried chicken, czyli smażony kurczak po tajwańsku z ostrym sosem. Bardzo soczysty, bardzo krupiący, z grubą panierką i naprawdę ostrym sosem. Wszystko w tym kurczaku się zgadza. Też jest trochę tłuściutki. Może tutaj wszystko takie będzie. Kolejne danie, które dostaliśmy, to plastry sezonowanej wołowiny w sezonowanym jasnym sosie sojowym. Bardzo smaczny. Kawał dobrej wołowiny, którą świetnie podkreśla słony sos, który nie jest jednak tak słony jak jakieś ciemne sosy sojowe. Pychota. Muszę za to pochwalić tutejszy koktajl. To jest Koji Coffee Old Fashion, czyli koktajl na bazie bourbonu z dodatkiem kawy oraz masła z miso. I to masło miso jest bardzo wyraźnie wyczuwalne. Łagodzi troszkę moc alkoholu, a przy tym dodaje takiej fajnej kremowości. Tutaj mam przygrzybkę. Przygrzybka z czosnkiem i z jakimś sosem. Najpierw trzeba zjeść owoc morza, a potem wypić sos. Mięciutki, rozpływający się w ustach. To chyba najlepsze. Ostatnie nasze danie. W międzyczasie jeszcze jedliśmy jarmuż w sosie, takim słono-kwaśnym. A tutaj mamy ryż z petliczką, z ogórkami, z prażoną cebulką i z żółtkiem jaja. I to wszystko trzeba było wymieszać. Ciekawe. Wyraźnie czuć to żółtko, o dziwo. Jest ten chrupiący element od cebulki. Kwaśny od ogórka. Naprawdę dobre mięso perliczki. To jest takie wciągające danie, jak wiele smażonych ryżów, bibimbapów i tak dalej, których pierwszy kręs niekoniecznie jest zniewalający, ale później człowiek się wciąga i nie może przestać jeść takiego dania. Także tutaj jest podobnie, choć u mnie numerem jeden pozostaną te przygrzebki, wołowina oraz kurczak. Zamówiliśmy jeszcze deser. Smażone bao z lodami. To są chyba takie mleczne lody. Bao jest cieplutkie. Jedliśmy już takie lody ze smażonym bao w Pulkecie na przykład, w Warszawie, w Winsonie, w Nowym Jorku. Te lody pod wpływem ciepła się oczywiście roztapiają, ale jest na tyle duża ich porcja, że są w środku zimne jak najbardziej. Takie są ciągnące się. Smak
dziwny trochę. To bao jest super, bo z jednej strony skrupiące, z drugiej mięciutkie w środku, do tego gorące. I w połączeniu z zimnymi lodami jest naprawdę pyszne. To nie są takie typowe lody mleczne. Ja googlałem, co to jest, ale pierwszy raz się z tym spotkałem. One nazywają się Horlicks Ice Cream, a Horlicks to jest taki napój na bazie mleka i słodu jęczmiennego. Także smakuje to przedziwnie, ale jest to pyszne. Bo nie są to takie po prostu lody mleczne, tylko mają taki dziwny posmaczek. Ciężko to wytłumaczyć. Słód jęczmienny jest przede wszystkim jednym ze składników piwa, także w mleku, w dodatku w lodach, no to jest coś totalnie niespodziewanego, ale w połączeniu z tym gorącym bao smakuje naprawdę przednio. Bao okazało się jedną z najciekawszych restauracji, jakie odwiedziliśmy w tym roku w Londynie. Świetna kuchnia, zaskakujące smaki, dania, których nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji próbować. Zachęciła nas wizyta w Bao Soho do tego, żeby odwiedzić inne lokale tej sieci w innych częściach miasta. Każdy lokal się różni, w każdym lokalu znajdziecie inne specjalności. Wszędzie będzie bao, wszędzie będzie to klasyczne bao, ale w jednym miejscu jest więcej pirożków, w innym miejscu jest więcej jakichś tajwańskich makaronów, także jest powód do tego, by bao w innych częściach Londynu odwiedzać i pewnie będziemy to robić przy okazji kolejnych wizyt. Jakie ceny? Jeden przegrzebek 5 funtów, ta miska z ryżem 8,5 funta, 9,5 funta za kurczaka smażonego, 6,5 funta klasyczne bao, 6,5 funta bao z wieprzowiną, 4 funty za pikle, 5,5 funta za sałatę, 7,5 funta za te plastry wołowiny, za 10 funtów był mój koktajl Koji Coffee Old Fashioned, 6,5 funta za kieliszek wina i deser bao na słodko 6,20. 5. Razem wyszło 84 funty i 75 pensów, do tego doliczany jest napiwek 12,5%, czyli za wszystko, wszystko wyszło 95 funtów i 34 pensy. Z jednej strony mieliśmy dużo różnorodnych dań, z drugiej strony te dania były raczej takie, takiej skromnej wielkości, nie były one jakieś ogromne. Oczywiście taką ilością dań można się było najeść, moim zdaniem jednak to doświadczenie kulinarne było warte tych pieniędzy. Już podczas naszego ubiegłorocznego pobytu w Londynie dużo osób pisało nam, żebyśmy odwiedzili jakąś restaurację z kuchnią indyjską. Nie zrobiliśmy tego, a to ze względu na to, że mam taki trudny stosunek do tej kuchni. Zazwyczaj nam nie smakuje, albo co najwyżej jest po prostu okej. Okay. Nie zajadamy się jakoś niewyobrażalnie tym jedzeniem, mimo tego, że kuchnię indyjską próbowaliśmy też poza Polską, na przykład w Singapurze czy w Dubaju, gdzie ta mniejszość indyjska jest obecna i jest dość liczna, to nigdy to jakoś nie było coś takiego wow. No ale stwierdziłem, że przy drugiej wizycie w Londynie trzeba przyjść do restauracji, która nazywa się Dishu. To jest jedna z najbardziej znanych indyjskich restauracji w Londynie. W zasadzie taka sieć restauracji, jest kilka punktów w całym mieście i są to dość duże restauracje, dość gwarne, co pewnie słyszycie, w których można zjeść kuchnię Bombaju. Także zamówiliśmy dania, które niekoniecznie nam się kojarzą z tym, co już gdzieś jedliśmy, chociaż pewnie będą jakieś znajome smaki, właśnie po to, żeby tę kuchnię indyjską poznać troszkę bardziej. Może się w końcu do kuchni indyjskiej tutaj przekonamy. Póki co jest nieźle, bo mamy pierwsze dania na stole. Tutaj rzecz bardzo smaczna i rzecz bardzo prosta, czyli frytki z okry, czyli smażona okra, lekko panierowana, jest chrupiące, jest smaczne, jest lekko pikantne. Jakieś pikantne przyprawy tutaj na pewno wylądowały. Poza tym mamy coś, co się nazywa pau bhaji. W menu określono to jako zmiażdżone warzywa. Nie wiadomo jakie, z przyprawami. Jest to troszkę pikantne, bardzo aromatyczne, głębokie w smaku i coś nam przypomina. Ale co? Nie wiem. Dlatego mamy bułeczki, maślane bułeczki, więc możemy sobie posmarować tym sosem albo maczać bułkę w tym, co już można. W menu mogliśmy przeczytać, że nie ma nic bardziej bombajskiego niż to. I w sumie dlatego to zamówiliśmy. Jest to smaczne, jest to lekko pikantne, więc możecie także to powtórzyć. Tutaj dostaliśmy takie sosiki jeszcze na start. Mamy sos miętowo-kolendrowy, mamy sos z tamaryndowca, który jest trochę kwaśny, oraz sos ostry. Mamy tutaj też taki słodki, cytrusowy czatni w zasadzie, bo to wszystko to są czatni. No i możemy tutaj taki papadamy, bo tak to się chyba nazywa, czyli krakersiki, nazwijmy to, bardzo chrupiąca przekąska, maczać w tych sos. Kolejne dania też nam smakują, może nawet bardziej. Tutaj mamy chicken tikka, czyli kurczaka marynowanego w occie, w imbirze, w czosnku i w zielonym chili. On jest pieczony w piecu tandoori. Piec tandoori jest taki okrągły, z tego co pamiętam, kiedyś gdzieś widziałem. I do niego wkładać można różne rzeczy, właśnie przede wszystkim mięsa, ale też ser, panir. No i ten kurczak ma taki charakterystyczny pomarańczowy kolor zawsze. W smaku jest bardzo soczysty, trochę pikantny i niezwykle aromatyczny. To jedna z moich ulubionych rzeczy na tym stole. Ale świetne są także
masala prawns, czyli krewetki również z tego pieca tandoori, mocno przyprawione jakimiś ziołami. Podejrzewam, że tutaj trochę kolendry na pewno. A także chyba masełka lub jogurtu. Poczuć taką delikatną kremowość. Krewetki są soczyste i naprawdę idealne. Lekko je skropiliśmy limonką, ale czy one tego potrzebowały? Chyba nie do końca. Tutaj jest sałatka z brokułów, chili, pestek dyni. To danie z kolei nazywa się Chicken Ruby. I to jest takie indyjskie curry z kurczaka, byśmy powiedzieli, mocno upraszczając. Smaku mi przypomina jakąś tikka masala albo butter chicken. Nie jest to danie aż tak wyraziste. Musi być jakieś masło albo jogurt, które te smaki troszkę spłaszczają. Ze wszystkich dań to mi smakuje najmniej i najbardziej mi przypomina taką kuchnię indyjską, do której ja przywykłem i za którą właśnie nie do końca przepadam. Umownie mówiąc, curry smakuje mi w każdym miejscu bardzo, bardzo podobnie. Różni się jedynie stopień ostrości oraz stopień ewentualnego zbalansowania przypraw. Nany. Chlebki nan, również wypiekane w plecu tandoori. Tutaj w wersji z czosnkiem, można też zamówić wersję zwykłą albo z serem. Proces wypiekania tych placków wygląda w ten sposób, że się to ciasto tak ścianki pieca oblepia. Trochę jak w przypadku gruzińskich wypieków jakichś na przykład. Mi bardzo smakowała ta sałatka z brokułów. To było takie fajne jako przerywnik między daniami. Super były też te krewetki. One były właśnie bardzo dobrze doprawione, były jędrne, soczyste. No i ten kurczak. On był pikantny, ale był też bardzo, bardzo soczysty. Więc myślę, że wszystkie dania udane. Więc myślę, że jak będziecie w Londynie, tych restauracji jest tu kilka, no to może warto właśnie większą grupą tutaj przyjść. Czy przekonałem się do indyjskiego jedzenia? Na pewno nie w 100%, aczkolwiek no, smakowało. Dołączam się do tej rekomendacji, myślę, że warto do Dishoom, jednego z lokali, przyjść. Próbować takiej kuchni indyjskiej, myślę, że w troszkę takiej zeuropeizowanej wersji mimo wszystko. Wydaje mi się, że w Indiach jednak te dania byłyby ostrzejsze. A po drugie, wątpię, żeby w Indiach jedli taką na przykład bułeczkę maślaną do jakiegokolwiek dania. Jakie ceny? Frytki z okry 6,5 funta, pav bhaji 6,90, krewetki za 15,50, najdroższe danie. Za 14,90 było chicken ruby, czyli to curry, jak to nazwaliśmy. Za 11,90 był kurczak z pieca tandoori, za 6,5 funta sałatka z brokułów, nany za 4,20, ryż za 4,20, no i za 3,90 były te papadamy z jednym z tych czatnejów, tym takim słodko-kwaśnym cytrusowym. Do tego jest doliczony serwis 12,5%. On jest opcjonalny, ale to my musimy się na niego nie zgodzić, a nie, że my się na niego zgadzamy. Łącznie więc wyszło 97 funtów i 76 pensów. Za jedzenie dla dwóch osób, ale myślę, że trzy też by się najadły. Właśnie jeszcze dodam, że wybór tych dań jest tutaj ogromny. Jak ja zobaczyłam to menu, to byłam przerażona, ale pani w ogóle podeszła i dużo nam pomogła i też powiedziała, że takie 2-3 dania na osobę. No i myślę, że pani w ogóle tutaj obsługa jest taka bardzo pomocna i opisze i podpowie, jakie dania na przykład wybrać i ile tych dań wybrać. Ale też jeszcze mi się przypomniało, indyjska restauracja, w której byliśmy, jak byliśmy w Singapurze parę lat temu i ty jadłeś to curry z głową ryby. No, tak, tak. I ja pamiętam, że ja miałam wtedy takie do tego obrzydzenie, bo ta głowa tej ryby w tym curry. I nie wiem, czy ja od tej pory gdzieś jadłam curry. Może gdzieś byliśmy jeszcze jakimś przypadkiem, nie wiem, ale też nie kojarzę. Pamiętam to curry z głową ryby. Jak oglądaliście film z Singapuru, to na pewno też to pamiętacie. Ja tutaj jeszcze dodam na koniec, że warto wybrać jak najbardziej różnorodne te dania, zwłaszcza jak jesteście w kilka osób, żebyście przypadkiem nie mieli trzech różnych curry, no bo to chyba większego sensu nie ma. Tyle z indyjskiej restauracji, a jaka będzie kolejna? Byliśmy w restauracji indyjskiej, a teraz idziemy krok dalej. Jesteśmy w restauracji z kuchnią Sri Lanki, czyli z kuchnią lankijską. Nigdy w życiu nie jedliśmy nic z tej kuchni, choć wydaje nam się, że w jakimś tam stopniu do kuchni indyjskiej podobna będzie. Restauracja nazywa się Hoppers. Ma bodajże 2 albo 3 punkty w Londynie. Najsłynniejszy znajduje się na Soho i on jest nawet wyróżniany od wielu lat przez przewodnik Michelin, tym wyróżnieniem Bib Gourmand. My jesteśmy akurat gdzie indziej, w Mayfair. Tutaj wyróżnienia nie ma, ale to jest to samo menu, ta sama kuchnia. I menu jest dość obszerne, a przy tym zawiera mnóstwo nazw, których nie znamy. Na całe szczęście dla takich ludzi jak my jest przygotowane takie coś a la menu degustacyjne, a może bardziej taki zestaw wszystkich największych specjalności Hoppers. I właśnie go zamówiliśmy. Mamy część przystawkową i co? Mamy tutaj kalmary. Kalmary smażone na tłuszczu, panierowane wraz z zieloną cebulką, szczypiorkiem. Lekko pikantne, jest to przy tym dość chrupiące i trochę tłuste. Samego kalmara nie czuć jakoś mocno, bardziej czuć tę panierkę, także nie będzie to mój faworyt. Z kolei tutaj już nadgryziony przeze mnie krokiet, tak to nazwijmy, wypełniony w środku jagnięciną, jest naprawdę smaczny. To mięso jest bardzo dobre, mocno przyprawione kuminem i do tego jest taki pikantny sos, w którym tego krokieta można maczać. To danie nazywa się po prostu lamb roll
i hot sauce. Jest spoko. Jest naprawdę spoko, fajna rzecz taka na start. Tu jest jednak dużo ciekawsza rzecz. Nazywa się ona Lamb Kotlet Roti. Najważniejszą częścią tej nazwy jest kotlet, czyli takie uliczne danie kuchni lankijskiej, w którym mamy posiekane roti. Roti to jest taki chlebek, zaraz wam go pokażę. Do tego jagnięcina oraz różne warzywa. Dużo szczypiorku, trochę kapusty, trochę cebuli. Smakuje to naprawdę niesamowicie. Mamy tutaj mnóstwo przypraw, świetnie się te smaki ze sobą mieszają. I dla mnie jest to póki co najciekawsza rzecz tutaj na tym stole. Aczkolwiek mamy jeszcze szpik kostki w lekko pikantnym sosie. Tutaj jest kawałek szpiku. Jak patrzyłem w menu, to nie zauważyłem, że będziemy jeść szpik kostny, szczerze mówiąc. Przede wszystkim smakuje sosem, którym jest mocno oblany. Jest to kolejny lekko pikantny sos, dość słony, pełny przypraw. Przypomina trochę te wszystkie sosy, które znamy z kuchni indyjskiej. I jego można też wyjadać chlebkiem roti. Tak chyba trzeba powiedzieć, że to jest chlebek, taki placek. I w ten sposób możemy wszystko wyjeść. Zaczyna się smacznie. Nie mam pojęcia, co my jeszcze będziemy jeść, ale chyba będzie dobrze. Nasze dania główne to przede wszystkim chlebki, placki i miski. Tak to można określić. Mamy dwa rodzaje placków. Jeden to jest hopper i to jest taki naleśnik z miękkim środkiem i bardziej chrupiącym brzegiem. Sam naleśnik jest taki blady, biały. Faktycznie w środku jest taki fajny, puszysty, gąbczasty. A drugi naleśnik to doza i to już jest taki naleśnik bardzo chrupiący, brązowawy, cieńszy też. I oba te naleśniki, oba te chlebki nadają się świetnie do maczania w tych oto 5-6 miskach. Mamy curry z krewetką, takie bardziej kokosowe. Mamy curry z kurczakiem, ono jest mniej kokosowe. No i tutaj jest dal z soczewicy, tutaj nazywany curry dal. Mamy jogurt, gęsty jogurt z przyprawami. Cebulę, ale taką przedziwną, taką długo robioną, bardzo intensywną. Nie dla każdego, lekko pikantną też nawet. No i tutaj chyba jest marchewka z imbirem. Tak to smakuje. No i o co tutaj chodzi? Cały fan polega na tym, że sobie odrywamy kawałek naleśnika jednego lub drugiego i maczamy w czym chcemy. Mi bardzo smakuje to curry z krewetką. Nawet widać tutaj tą krewetkę. Troszkę nam się to skojarzyło z kuchnią etiopską, którą jedliśmy w Waszyngtonie. Tam też mieliśmy te injery, czyli też takie naleśniki, którymi jadło się wszystkie papki, nazwijmy to. Tutaj jest w sumie podobnie. Nawet ten hopper smakuje trochę podobnie do tej injery. Też jest taki lekko gąbczasty. Wszystko jest naprawdę smaczne. Intensywne w większości. Mięso kurczaka wyszło tutaj naprawdę soczyste. Samo w sobie jest dobre, bez tego sosu również. Tak samo krewetki są jędrne. Prawdę mówiąc, wszystko nam tutaj mniej lub bardziej smakuje. Jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. Dobrze zrobiliśmy, że wybraliśmy faktycznie ten taki zestaw najlepszych specjalności, że sami się nie głowiliśmy nad tym, co tutaj wziąć, czego może nie brać. Byśmy chyba pół godziny spędzili nad tym menu, a tak to trochę zostało nam to wybrane za nas i w sumie dobrze. Wiemy już mniej więcej, co byśmy zamówili ponownie, idąc do Hoppers. Na pewno ten naleśnik hopper był świetny, fajnie nadawał się do maczania w curry. Super było też to danie z pociętym roti, jagnięciną, warzywami i ziołami. Ale jeśli się tam wybierzecie po raz pierwszy, no to moim zdaniem warto po prostu zamówić ten zestaw specjalności, bo daje on naprawdę szeroki obraz tego, co w ogóle w Hoppers można zjeść. Cena takiego zestawu dla jednej osoby to 42,5 funta. Co najważniejsze, przy jednym stoliku wszyscy muszą wziąć taki zestaw. Nie ma takiej możliwości, żeby jedna osoba zamówiła zestaw największych dobroci, a druga jakąś jedną rzecz. Niestety takie są zasady. Do tego możecie domówić jeszcze jakieś napoje. Woda z kranu jest za darmo, a my piliśmy jeszcze po naprawdę dobrym piwie wyprodukowanym specjalnie dla Hoppers. Ono kosztuje 5,5 funta, a także cejlońską iced tea również za 5,5 funta. Kuchnię tajską akurat dość często jemy, ale w Londynie działa kilka naprawdę świetnych tajskich restauracji. Niektóre są wyróżnione przez przewodnik Michelin, gwiazdką czy oznaczeniem VIP Gourmand. A teraz jestem w miejscu, które nazywa się Speedboat Bar. Jest to jedno z najpopularniejszych obecnie miejsc na tajskie jedzenie w Londynie i można tutaj zjeść tajski street food. Złożyłem dość spore zamówienie, więc nie wiem, jak to wszystko zjem, ale mam nadzieję, że będzie smacznie. Tutaj pad krapao, czy to jest smażona wołowina na łoku, siekana tak drobno, wręcz jakby mielona, smażona na łoku z bazylią holi, nie mylić z tajską bazylią. To nie jest to samo. Do tego na górze smażone jajko z pięknie płynącym żółtkiem i to jest danie, które znam.
To jest danie, które często jem w Ahan, jadłem też, nie wiem, w Pumpuju, w Warszawie i jadłem także w Tajlandii. Bardzo smaczne, bardzo wciągające. Ta bazylia holy ma taki niesamowity smak. Jest to oczywiście danie pikantne. Myślę, że wszystko tutaj będzie pikantne. Jest to naprawdę przepyszny pad krapao. Trochę słony, trochę umamiczny, trochę słodkawe. Nie wygląda może to danie najpiękniej, ale jest naprawdę fenomenalny. Jeśli go nigdy nie jedliście i będziecie w Londynie, no to śmiało próbujcie. W międzyczasie dostałem danie, z którego to miejsce słynie. Nazywa się ono Tom Yum Mama Noodles i to jest taka zupa Tom Yum z makaronem, trochę jak w jakimś koreańskim ramionie. Do tego chrupiący boczek wieprzowy. Popatrzcie, jaki piękny. A oprócz tego są tutaj także krewetki, kalmary i to? Jakiś pulpecik, może rybny. Było tutaj też takie żółtko jaja, które trzeba było oczywiście rozbełtać. Ponoć najlepiej zacząć od boczku, bo jest chrupiący. Bardzo smaczny. Nie jest tak tłuściutki, jak myślałem, że będzie. Raczej trzeba trochę pogryźć, ale nie jest on żelazny. Jest to po prostu tak mocniej wypieczony. Kawał doskonałego boczku. Uwielbiam coś takiego. Jak sam makaron. Czy to jest faktycznie taki makaron jak z zupki chińskiej tak zwanej? O, gorący. To jest dokładnie coś takiego, ale ja w sumie lubię taki makaron. On nie jest może tak super fajnie jędrny, tak super sprężysty, jak to bywa, makaron ramen na przykład. W międzyczasie przeatakowałem kalmara, dobry. I przesiąknął trochę bardziej tym kwaśno-ostrym bulionem, bo to jest właśnie taki bulion, jak to bywa bulion w zupie Tom Yum. Krewetka też bardzo smaczna. Szukam, czy mam jeszcze jakąś jedną, może chociaż jest. Taka pokaźna kreweta, też już troszkę przesiąkła smakiem tego bulionu. Sama w sobie jest bardzo, bardzo morska. Nie zawsze się takie krewetki spotyka. A spróbuję samego bulionu. Jest pyszny, kwaśno-ostry. To żółtko dodało sporo kremowości, dzięki czemu wywar stał się jeszcze bardziej niesamowity. Do zupy Tom Yum często dodaje się jakieś wnętrzności krewetek, wnętrzności skorupiaków. Nie robi się jednak tego zawsze i tutaj szczerze mówiąc ten morski smak nadają tylko i wyłącznie krewetki oraz kalmary. A zobaczmy, z czego jest ten pulpet. Jak na moje jest to pulpet wieprzowy, dość pikantnie doprawiony, też przesiąknął smakiem zupy. Zupy, która jest naprawdę świetna. Gdybyście przyszli tutaj z naszej rekomendacji, to na pewno Tom Yum Mama Noodles to jest o wiele bardziej wyjątkowe danie w tym miejscu, o wiele bardziej jedyne w swoim rodzaju. Nigdzie indziej z czymś takim się nie spotkałem. A pad krapao, które tutaj jest nazwane po angielsku jako minced beef, no to jest danie, które w wielu tajskich restauracjach jednak można dostać. Mam tutaj jeszcze jedno danie i to jest wariacja na temat sałatki suntam. Nie ma tutaj jednak zielonej papai, jest za to kukurydza, jest fasolka, są orzeszki ziemne, suszone krewetki oraz solone jajko. Wszystko w takiej ostro-kwaśnej zalewie, takim ostro-kwaśnym sosie, jak to sałatka Tom Yum bywa. Jest to naprawdę ciekawa wariacja. Też jest tutaj ta zabawa teksturami. Coś bardziej chrupie, coś jest bardziej miękkie, a przy tym mamy mnóstwo kwaśnego smaku i niebywałą ostrość. Dzięki kukurydzy w tej sałatce jest jednak trochę więcej słodyczy niż w takiej tradycyjnej sałatce. Są tam na bazie zielonej papai. Podobnie jak dwa poprzednie dania, to również jest fenomenalne. A wszystko popijam herbatą tajską, czyli herbatą na słodko z mlekiem. I tutaj dodatkowo na górze było jeszcze takie pięknie spienione mleko. Ja bardzo lubię smak tajskiej herbaty, to po pierwsze, a po drugie to jest napój, który świetnie łagodzi ostrość, a jednak trzeba jasno sobie powiedzieć, że te wszystkie dania są tutaj pikantne. Zamówiłem sobie drugi napój, pomaga to w niwelowaniu ostrości. A generalnie to, co ja tutaj zamówiłem, te trzy dania, to myślę dla dwóch osób, niekoniecznie jakoś super głodnych. Jedna osoba naje się tym aż za bardzo, w sensie ja chyba nie dokończę tej zupy po prostu, bo nie dam rady. Jednak jest tutaj bardzo dużo dodatków, a także buchta makaronu. To jest jedna z tych tajskich restauracji, w której nie zjecie pad thaja. Jeśli szukacie najlepszego pad thaja w Londynie, to na pewno nie w Speedboat Bar. Są jednak inne ciekawe dania w menu. Ta karta nie jest jakaś super szeroka, ale z tego co wiem, to na pewno się zmienia. Na pewno są jakieś specjalności czasem wrzucane po prostu na dzień czy na dwa, ale są to dania raczej troszkę inne niż w standardowych tajskich restauracjach w Polsce czy w Europie. Niby są cztery rodzaje curry, ale to nie jest po prostu czerwone, zielone, żółte i masama na jakieś na przykład curry z ozorami wołowymi. Także jest to raczej miejsce dla tych, co chcą po prostu popróbować tajskiej kuchni w nieco innym wydaniu niż standardowo. Choć na pewno to Tom Yum z makaronem i różnymi dodatkami jest najbardziej wyjątkowe spośród tego, co próbowałem dzisiaj, no to jednak bardziej smakowało mi i pad krapao,
i sałatka są tam z kukurydzy. Cenowo to wygląda w ten sposób, że tajska herbata kosztowała 5,5 funta, sałatka są tam z kukurydzy 10 funtów, za 15 funtów było pad krapao i zdecydowanie najdroższe było Tom Yum Mama Noodles, 29 funtów. To jest jednak danie, tak patrzyłem po stolikach obok, brane raczej na 2-3 osoby do dzielenia się. Zresztą generalnie jest to miejsce, w którym warto przyjść większą ekipą, zamówić kilka dań, może nawet pół karty, czy całą kartą, jak bardzo dużą grupą przyjdziecie i po prostu popróbować wielu różnych tajskich potraw. Ja z chęcią zamówiłbym jeszcze 10 innych dań, ale no nie da rady tyle przejeść. Miały być kuchnie świata, a były przede wszystkim kuchnie azjatyckie. W ogóle chyba były kuchnie wyłącznie azjatyckie, no bo Irak również jest częścią Azji, no ale jak sami widzieliście, były to akurat takie kuchnie, które za często na kanale się nie pojawiają, jak na przykład kuchnia tajwańska, raz czy dwa może o niej było, czy kuchnia indyjska, o którą może nie jest tak trudno w Polsce, ale która mnie w Polsce jakoś nie fascynuje za bardzo. Oczywiście teraz w komentarzach pewnie pojawi się multum propozycji od Was kuchni indyjskiej w Polsce. Może gdzieś zajrzymy. Oczywiście kuchnia tajska na kanale jest bardzo często, ale no nie mogłem sobie odmówić, mieszkając 3 minuty od speedboat baru, żeby tam nie zajrzeć. I jak się okazało, było warto. Dawajcie znać w komentarzach, co dobrego jedliście w Londynie właśnie z kuchni, które powiedzmy troszkę ciężej dostać w Polsce, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!